W piątek 27 marca w internacie Zespołu Szkół nr 2 w Dzierżoniowie przy ulicy Mickiewicza 1 odbył się powiatowy konkurs na aranżację stołu wielkanocnego. Dzisiaj odbywa się konkurs stołów na aranżację stołów wielkanocnych. Jest to już 19 konkurs, a więc ma już wielką swoją tradycję i historię. Spotykamy się w Zespole Szkół nr 2 na konkursach dotyczących aranżacji stołów dwa razy do roku. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia są to stoły wigilijne, a z okazji Świąt Wielkanocnych są to stoły wielkanocne. Jest to konkurs, który jest organizowany już po raz 19 w tym roku. Cieszy się niezmiennym powodzeniem. Rokrocznie uczniowie wykazują ogromne zaangażowanie, pomysłowość, a jednocześnie znajomość świątecznych tradycji. Podziwiamy inwencję, kreatywność młodych ludzi, którzy pokazują, jak ładnie można zaaranżować stół wielkanocny, wykorzystując elementy zarówno tradycji, nasze dziedzictwo kulturowe w postaci pisanek, baranków wielkanocnych robionych z masła, ale także wprowadzają pewien powiew świeżości, wprowadzając nowe elementy, które do tej pory w klasycznych aranżacjach były niewidziane. Jurorzy nie mieli łatwego zadania, w związku z tym wszystkie drużyny otrzymały wyróżnienia, a laureatem konkursu zostało Gimnazjum Gminne w Dzierżoniowie. Cieszymy się, że jest to konkurs, w którym biorą udział gimnazjaliści, biorą udział szkoły ponadgimnazjalne i poziom, powiedziałabym, jest naprawdę bardzo wyrównany, o czym świadczy chociażby to, że pierwsze miejsce w tym konkursie zdobyło Gimnazjum Gminne Dzierżoniowie. Jak widzicie Państwo, stół o tonacji koloru fioletowo-różowego, stół bardzo ciekawy. No cóż powiedzieć, twórczynie tego stołu to są uczennice klasy pierwszej, a więc podniosły bardzo wysoko poprzeczkę i myślę, że zastanawiam się, co będzie za rok, za dwa lata, bo rzeczywiście wybór był trudny, trudno było wybrać to pierwsze miejsce, brało udział 12 drużyn, stoły wszystkie są przepiękne, dlatego też wszyscy zostali wyróżnieni, każdy został wyróżniony, bo trudno było naprawdę wybrać ten pierwszy, drugi i trzeci stół. Patrzymy przez różowe okulary z optymizmem. Jesteśmy z pierwszej klasy, więc chciałyśmy pokazać to, co potrafimy. Było dużo pomysłów. W ostatniej chwili, 3 dni przed konkursem, zmieniliśmy koncepcję na róż i fiolet. Na początku miały być kolory pastelowe, potem róż i zieleń, ale jednak Wielki Post i róż kojarzący się ze słodyczą i z radością wiosny. Miejsce drugie zajęło Gimnazjum Ekologiczne w Bielawie, a miejsce trzecie przypadło Zespołowi Szkół Zawodowych i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie za wielkanocne imprezje. Zwycięzcom gratulujemy!